Mateusz, przed nami mecz z Legią Warszawa. Takie proste pytanie, jak zagrać, żeby z Łazienkowskiej przywieźć do Krakowa punkty? Na pewno to będzie bardzo trudne spotkanie. Nie patrzmy na tabelę, tu gdzie się znajduje Legia. Patrzmy na ostatnie mecze, a ostatnie dwa mecze to jest remis z Realem Madryt na własnym terenie i zwycięstwo na Koronie 4-2, więc na pewno praca Jacka Magiery owocuje w Legii Warszawa i Legia pnie się w górę, no bo to jest bardzo dobry zespół. Mają praktycznie dwie równe jedenastki i nieważne jakim składem wyjdą, na pewno będą bardzo groźni. Sam o tym powiedziałeś, Legia ostatnio zremisowała z Realem Madryt. Zrobiło to spotkanie na tobie wrażenie? Tak, pewnie zrobiło wrażenie na całej Polsce. No, zremisować z obrońcą tytułu na własnym terenie 3-3. To niesamowity wyczyn, na pewno Legia się zapisała w historii, ale to jest trochę poza nami. My musimy się skupić na własnej grze. Wiadomo, będziemy analizować jutro na odprawie już w Warszawie, jak zagrała Legia z Realem i jak zagrała te ostatnie mecze i gdzie możemy znaleźć jej słabe punkty, bo na pewno takie punkty ma i nie ma drużyny idealnej na świecie. Chociażby Real Madryt też pewnie wydawałoby się, że nie ma słabych punktów, a jednak Legia potrafiła im strzelić 3 bramki i zremisować. Więc na pewno będziemy analizować tę grę od tej trochę słabszej strony Legii. No i wszystko się okaże w niedzielę o 18, o 20 będziemy mądrzejsi. A myślisz, że ten remis z Realem może mieć jakieś przełożenie na to, jak Legia podejdzie do spotkania z Krakowią? No na pewno złapią więcej pewności siebie. Każde zwycięstwo w europejskich pucharach dodaje na pewno więcej pewności siebie, więc Legia troszeczkę pewnie wywindowała kilka piętr do góry, ale no muszą na pewno nie zapominać o lidze, że ta liga czasami może zweryfikować wszystkie wyniki i my będziemy musieli to wykorzystać. Jeszcze na koniec dwa słowa o Krakowi. Ostatnia porażka z Jagiellonią Białystok. No nie ma co kryć, że pasy prezentują się troszkę gorzej niż w poprzednim sezonie. Z czego to wynika? Czy to wy obniżyliście loty, czy może rywale podchodzą już bardziej serio do Krakowi w tym sezonie? Ja bardziej staram się rozkładać na czynniki pierwsze każdy mecz i ostatnie 3 mecze przed meczem z Jagiellonią zdobyliśmy 7 punktów i graliśmy bardzo dobrze i pomimo tej słabszej pierwszej połowy we Wrocławiu ze Śląskiem, w drugiej połowie weszliśmy praktycznie całkowicie innym zespołem i zremisowaliśmy 2-2 i czasami taki remis daje nam więcej niż zwycięstwo, patrząc z psychicznego punktu, psychologicznego punktu widzenia. Ale rzeczywiście, zabrakło trochę spokoju przy stanie 1-1 meczu z Jagiellonią i nie chcę mówić, że zagraliśmy fatalne spotkanie, ale przy stanie 1-1 mogliśmy pokusić się o lepszy wynik, ponieważ uważam, że jakbyśmy mieli trochę spokoju i trochę inaczej to poukładali podczas gry, nie przegralibyśmy 1-3, a każdy by pewnie mówił, że rzeczywiście Krakowia od 4 spotkań nie przegrała, ale przegraliśmy dosyć srogo z Jagiellonią, z bardzo dobrym zespołem i czas, żeby się odkuć na bardzo dobrym przeciwniku na Legii.